chyba połknąłem świdnickiego bakcyla, bo tu jest naprawdę super i pomimo padającego deszczu, no widzę to, co widzę. Jest naprawdę świetnie. Urok tego miejsca, ten duch tutaj obecny, no robi wrażenie, przemawia krótko mówiąc do wyobraźni. Proszę Państwa, Marcin Krzyształowicz, reżyser wielokrotnie nagradzanej Obławy, chce nakręcić film w Świdnicy. Witam Państwa ponownie ze studia Festiwalu Reżyserii Filmowej. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Krzyształowicz, reżyser filmu Obława, jednego z pięciu filmów walczących o Nagrodę Złotego Dzika. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj przyjechał Pan do Świdnicy. Jak rozmawialiśmy, jest Pan tutaj po raz pierwszy. I jakie są pierwsze Pana refleksje na temat tego miasta, które nazywane jest Małym Krakowem, a Pan urodził się w Krakowie i tam mieszka? No właśnie teraz się od Pani dowiaduję czegoś niebywale zaskakującego, że Świdnica jest nazywana Małym Krakowem. Zrobiło to na mnie dlatego tak duże wrażenie, że ja planuję może za rok, jak wszystko się dobrze powiedzie, dużą koprodukcję polsko-niemiecką, która ma się rozgrywać w Krakowie. Natomiast no nie dalej jak 2 godziny temu zadzwoniłem do mojej producentki, że tak łażąc po Świdnicy i pozostając pod jej rosnącym urokiem... Nie chce mi Pan powiedzieć, że Pan chce tutaj akcję sprowadzić. Nie, ja chcę dokonać pewnej karkołomnej manipulacji. I właśnie dlatego zadzwoniłem do producentki i powiedziałem jej, że czy jest możliwe to, żebyśmy na przykład kręcili na ulicach Świdnicy, tak jakbyśmy przebywali w Krakowie. Ona oczywiście, no mówi co? No, chyba oszalałeś. No i rozmowa oczywiście się urwała, więc musimy wrócić do wątku. Natomiast ja mam absolutnie takie wrażenie, że w tej świdnickiej przestrzeni znalazłem ten klimat, o którym mi chodziło, w Krakowie. To a tam tego po prostu nie ma, bo tam są szyldy, samochody, absolutna komercja, triumf nowoczesności na ulicach, które coraz bardziej przestają być stare, coraz bardziej. I praktycznie rzecz biorąc, w Krakowie się nie da zrobić filmu. Dlaczego w Krakowie nie da się zrobić filmu, a da się go zrobić, a myśli Pan, że da się go zrobić w Świdnicy, bo nie wiemy tego jeszcze. Wie Pani, dlatego, że w Świdnicy staję no, praktycznie w dowolnym miejscu miasta i widzę, rozciąga się przede mną widok, który nie wymaga jakichś dramatycznych przeróbek. Niewielkie korekty, przesunięcie samochodu, ściągnięcie jednej anteny satelitarnej i wystarczy. I że tak powiem, staje mi przed oczami historia. Natomiast w Krakowie no, proces modyfikacji tego, co w tej chwili jest na ulicy, żeby dokonać adaptacji do okoliczności sprzed powiedzmy kilkudziesięciu lat, no, przerasta moje, szczerze mówiąc, czyli wyobrażenia, dobrze, tak, a podejrzewam możliwości produkcji również. Czyli dobrze, że się tak intensywnie nie renowujemy jak Kraków, no, bo rozumiem, że szuka Pan czegoś starszego, tak? Tak, no z mojego, że tak powiem, no więc właśnie, takiego filmowego punktu widzenia, no to jest skarbnica. To jest niesamowite miejsce, bo tu naprawdę, no, ten bruk, ta kostka, przestrzenie małych uliczek ciasnych, w których właściwie no, wystarczy, mówię, no, tylko wyeliminować samochody i wszystko to przypomina, nie wiem, no, czas sprzed 70 czy 90 lat. To jest niebywałe. Teraz zmusza mnie Pan do zadania tego pytania, to co to będzie za film? No to jest wojenna historia, która się rozgrywa w realiach okupowanego Krakowa. No i jest taką, myślę, głęboką historią o miłości, znaczy głęboką w znaczeniu pewnego zaskoczenia, że spotykają się ludzie, którzy nie mieli prawa się spotkać, a tym bardziej w sobie zakochać. No i ta historia rozgrywa się w okolicy Krakowa, częściowo też w samym Krakowie. No i jest mocno krakowska i ja walczę z sobą, bo no jak to pogodzić? Jak pogodzić mały Kraków z dużym Krakowem, czyli Świdnicę z prawdziwym Krakowem? No więc zobaczymy, do czego ta walka mnie doprowadzi, bo rzeczywiście chyba połknąłem świdnickiego bakcyla, bo tu jest naprawdę super. Deszcz prawdziwie trochę komplikuje życie i nie mogę zobaczyć wszystkiego, tak jakbym chciał, no ale wystarczy ten pierwszy rzut oka i pomimo padającego deszczu, no widzę to, co widzę. Jest naprawdę świetnie. Urok tego miejsca, ten duch tutaj obecny, no robi wrażenie, przemawia krótko mówiąc do wyobraźni. Hasta
straciłam mojego męża i chcę jego śmierci. Wpuściłem cię pod dach, a z ciebie taka swołacz, Adaś. Nie będę uciekał przed tobą. Śpi. Nie wiedziałem, że wyszłaś za mąż. Zabiłem swoją żonę. Dwa razy w myślach. Musisz się zająć moją żoną. To jest dobra kobieta. Tylko potrzebuję mężczyzny, rozumiesz? Zastąp mnie. Godnie. Jak nie wrócę przed smrokiem, będzie źle. A na nią tak nie patrz. Ona jest dla przymusów. Ta dziewczyna ma 23 lata, a tyle. Wystarczająco. Zawsze mi się podobałaś. Byłem gotów na śmierć, bo lepiej tylko na mnie spojrzała. Byłaś już z mężczyzną? Ma pan lwy, ma pan orła, ma pan nawet słonia, a teraz jeszcze walczy pan o dzika. Pan walczy. No tak, to poważna sprawa. Mówimy o nagrodach i to bardzo poważnych nagrodach. Pan... A ja o znajdzie. Widzi pani, jak daleko jestem emocjonalnie od nagród. Nie miałem takiego skojarzenia, powiem szczerze. Zupełnie. Żaden z tych filmów, bez względu na jego długość, nie przeszedł bez echa. Każdy był dostrzeżony, każdy był nagrodzony. Także pana wcześniejsze filmy dokumentalne, także pana scenariusze, czyli jest pan, ja dlatego pytałam wcześniej o te zwierzęta, czyli nagrody, zbiera pan nagrody, jest pan dobry w tym, co robi, doceniają. Znaczy pyta mnie pani, czy jestem dowartościowany, tak? To tak. Się gdzieś tam kryje za tym pytaniem. Znaczy, wie pani, to nie jest tak do końca tak różowe, jak pani mówi, bo pierwszy film jest właściwie zapomniany. Powstał chyba za wcześnie o dekadę, czyli mój western. Bo to przecież był western. Western erotyczny, dokładnie, tak. Nie wiem, kto nas będzie oglądał, więc tak pomijam ten drugi człon tej nazwy. Nie będziemy się wdawać w szczegóły. Nie wdawajmy się, dobrze. No ale to jest właściwie film, który funkcjonuje bardziej jako legenda, mit. Wszyscy pytają ten film, właściwie go nigdzie nie można zobaczyć. Niestety tak się losy potoczyły, że nie ma go ani na DVD, ani w regularnej dystrybucji. To oczywiście, że go nie może być, bo minęło 10 lat. No ale właściwie to ciężko jest go nawet gdzieś tam wyłuskać z przestrzeni internetowej, bo po prostu go nie ma. Więc wielu ludzi się pyta, czy to naprawdę było. I ja też sam siebie pytam, czy to rzeczywiście miało miejsce. No teraz, tak z perspektywy czasu, to wcale nie jestem pewien, czy to miało miejsce. No jak to, nie ma pan archiwów Nie, wszyscy mnie podejrzewają, że mam takie pękate archiwum. Nie, ja nie zbieram swoich filmów. Ja przecinam pępowinę i w chwili, kiedy film jest skończony, on po prostu odpływa ode mnie. No ja się staram zająć czymś innym. Ale zajmuje się pan promocją swoich filmów jeszcze przez chwilę, tak? Te swoje dzieci pan jeszcze przez chwilkę prowadzi za rękę. Tak, dzieci muszę dopieścić, tak przez chwilę podtrzymać za rękę, ale to tak do pierwszej klasy. Już do trzeciej nie dochodzę. One jakoś uciekają ode mnie, albo ja z kolei odchodzę w drugą stronę. Więc jestem kiepskim ojcem. A z czego to wynika, że pan kończy film, troszeczkę jeszcze z nim pobędzie? Myśli pan już o kolejnych projektach? Znaczy, wie pani, to skomplikowana sytuacja, bo z jednej strony na pewno pojawia się znużenie. Obcowanie z kinem przez 2 lata, bo mniej więcej tyle zajmuje pisanie scenariuszy, potem przygotowanie budżetu i zrobienie filmu. To tak czy inaczej jest dość szybko, no ale mimo wszystko 2 lata z życia to jest sporo. I to jakoś strasznie tak pochłania emocjonalnie człowieka, drenuje go. No więc potem już nie mam ochoty być jeszcze w tym... Ma pan dosyć swoich dzieci. Mam dosyć, tak. I chcę iść do tych jeszcze nienarodzonych. Iść do przodu, a nie do tyłu. Więc zawsze myślę o czymś, co jest krok przede mną. No i stąd wynika takie zaniedbanie wobec tego, co zaszło. Dlaczego nie możemy teraz nigdzie zobaczyć tego westernu, o którym rozmawialiśmy? Nie, tu akurat nie moje zaniedbanie. A być może ludzi, którzy to sfinansowali i głęboko schowali do kufra, więc dlatego ciężko jest ten film zobaczyć. Ja mam taką nadzieję, że może kiedyś, może za 10, może za 15 lat uda się ten film odgrzebać i ponownie powołać do życia. Jaką ciekawość pan teraz wzbudził tym, że ten film jest właściwie niedostępny. Ja myślę, że wszyscy zaczniemy go szukać. Ja jestem szczególnie dzisiaj zaskoczony faktem, że galę zamknięcia będzie prowadziła Renata Dancewicz, która zagrała w moim filmie jedną z głównych ról.
Więc to jest no, szczególnie miła sytuacja, takie trochę spotkanie po latach. No, byliśmy wprawdzie przez kilka lat w jednym projekcie, dość mocno zaangażowani, no ale... W serialu. W serialu, tak. Na wspólnej. No, ale, tak, na wspólnej, no ale to już dwa lata temu się skończyło dla mnie przynajmniej. No więc zobaczę Renatę po dwóch latach, no będzie mi bardzo miło z tego powodu. Koniec wakacji. To jest już bardziej film psychologiczny, troszeczkę sensacyjny. I sporo jest tam tematu młodzieży. Rozterek młodych ludzi, zderzenia ze światem dorosłych. Czy pan te problemy zna? Problemy, ja rozumiem, że z autopsji trochę tak, ale czy pan zagłębiał się w takie problemy dzisiejszej młodzieży? Wie pani, każdy film wiąże się z jakąś analizą sytuacji i odniesieniem trochę tematu do jakichś osobistych przeżyć, doświadczeń. Natomiast nie, myślę, że nie robię takich jakichś poważniejszych zagłębiań w temat. Właściwie oddaje się, można powiedzieć, trochę takiej fantazji, no, grze z wyobraźnią, co by było gdyby. A jak pan myśli, obserwując, bo przecież jak każdy reżyser, każdy twórca obserwuje pan otaczającą rzeczywistość, co jest tak naprawdę największym problemem młodzieży teraz? O, wie pani, to jest bardzo trudne pytanie. No, ja mogę tylko powiedzieć, nad czym ubolewam osobiście. Nad taką pośpieszną percepcją świata, rzeczywistości, sztuki, jaka następuje w młodym pokoleniu. To znaczy, że zatraciła się jakaś taka potrzeba refleksji, jakiegoś takiego głębszego doświadczenia wynikającego z obcowania z filmem na przykład, na rzecz takiego gwałtownego konsumowania atrakcji. Przede wszystkim o takim telewizyjnym, powierzchownym charakterze, że ludzie tak, młodzi ludzie tak wiele oglądają w telewizji, w internecie, że kiedy przychodzi im zasiąść w sali kinowej nad czymś, co ma nieco wolniejszy rytm, to szybko się nudzą. Ale oni nawet nie chodzą, tracą zainteresowanie. Do kina, no więc prawda? Jest jeszcze gorzej niż ja myślę. Pani mówi. Bardzo rzadko wybierają ambitniejsze kino, żeby pójść i na dużym ekranie obejrzeć film ambitny na rzecz produkcji typu kino 3D, jakieś tego typu, prawda? No więc niestety to się wszystko bardzo tak uprościło do poziomu wyłącznie rozrywki. I ja, czy moje pokolenie, już nie mówiąc o rocznikach wcześniejszych, my zostaliśmy wychowani w pewnym jakimś takim szacunku jednak do kina. No nie powiem, że szło się do sali kinowej jak do kościoła, bo to może kiepskie porównanie jest, ale mieliśmy takie wrażenie obcowania z jakąś autorską myślą, ze światem, który przed nami się otwiera i do którego autor nas zaprasza. Takie trochę życie jak w Cinema Paradiso. Trochę, prawda? Tak. Poznawaliśmy obce kultury, poznawaliśmy tajemnicze historie, zagłębialiśmy się w czyjeś myśli, w czyjąś wyobraźnię, coś z tego też biorąc dla siebie. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że konsumpcja kina dokonuje się na zasadach takich fast foodowych. Konsumpcja jest przyjść, po prostu zjeść konsumpcją. I uciec. Tak. Tak. Jak pan myśli, czy jest jakiś sposób, pomysł? No bo tak naprawdę reżyserzy mają sporo do powiedzenia w tej materii, żeby takiego młodego człowieka zachęcić do tego, żeby do kina poszedł na film ambitny, a nie na wielką mega produkcję, do której zakłada się trójwymiarowe okulary. No ja mam taką nadzieję, że mimo wszystko jakby istotą rzeczy jest temat. Temat, bohater i jakaś tajemnica, która go dotyczy. Jeśli będziemy w stanie w ramach tych trzech elementów zaproponować widzowi coś, czego on nie zna z telewizji, czy ze swojego życia, z otoczenia swojego własnego, to myślę, że takiego widza nawet wolnym rytmem opowiadania można w kinie zatrzymać. Bo to jest egzotyka, to będzie coś nowego i myślę, że to jest dla mnie takie podstawowe kryterium. To może ja pana do czegoś zainspiruję tą rozmową. Bardzo mi będzie miło. Zapraszam państwa do naszego kolejnego studia festiwalowego, dziękując naszemu dzisiejszemu gościowi. Dziękuję bardzo.
absolutnie świetnie. To jest niesamowita w ogóle wiadomość dla mnie, że no, to nie jest wymysł jakiś i to moje wrażenie, mówię, kurczę, no jakbym był w Krakowie, no coś niesamowitego. Znaczy Krakowie z wyobrażeń moich. Nie realnego Krakowa, rozumiem. Tylko Krakowa z wyobrażeń. Taki, pan tak. Widzieć w tym mówię, filmie. Kurczę, blade, no tak. Fantastycznie. No.